Nawet dziś w skali całego świata ponad 30% potencjalnych plonów jest tracone. Szkodliwe owady, choroby, chwasty. To one obniżają wydajność rolnictwa. Te 30% strat wyznacza kierunek działań. Pomóc może jedynie chemia. Nowoczesne środki ochrony roślin. Całkowicie nowe, nieznane dotąd w przyrodzie syntetyczne substancje chemiczne. Skonstruowane tak, by były biologicznie aktywne, ale również tak, by nie szkodziły samej przyrodzie. Nie można oczywiście uciec od efektów ubocznych, ale można robić wszystko, by były one jak najmniejsze. Dziś nie podlega już dyskusji fakt, że każda nowa substancja wprowadzona do świata przyrody może mieć wpływ na człowieka, zwierzęta hodowlane czy ekosystem jako całość. I dlatego w laboratoriach naukowych nie tylko poszukuje się nowych substancji, lecz również szczegółowo bada ich wpływ na środowisko. Bo czysty, nieskażony świat to jedyny, w jakim człowiek może żyć, pracować i zbierać owoce swej pracy. Ty się tak nie koncentruj na tym opryskiwaniu, bo parę minut żeśmy nie przypilnowali i siana już nie ma, no. No mówiłem, żeby się nie gapić na ten film, tak. Niby nie, ale wiesz, chwilę się człowiek odwrócił i już. Ale w przyrodzie się wszystko szybko zmienia po prostu. No właśnie, rzucik zielony nam się zrobił przez ten czas, prawda? Przyjemnie w ogóle i cieplej jakoś. Przy czym, wiesz, żartować sobie można, ale prawda jest taka, że... No popatrz, wspominaliśmy, pokazywaliśmy tam takie układy bardzo wyrafinowanej chemii. Tak na marginesie to można się przestraszyć, kiedy pomyśli się, ile czasu zajmuje wynalezienie, prawda, z odkrycie takiego nowego środka chemicznego, który później może być zastosowany w ogromnych ilościach na polach. A przecież to wszystko są także początki, bo nie znamy zupełnie podstawowych elementów tej gry przyrodniczej. No powiedzmy, bardzo niewiele wiemy o samym procesie fotosyntezy. Może kiedyś będziemy mogli produkować żywność wprost takich atomowych układów albo takie z gazu, które same będą broniły się przeciwko wszystkim zagrożeniom. Owszem, nie będą niczemu, żadnemu szkodnikowi smakowały i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to jest już takie trochę puszczanie wodzy fantazji. To jest zupełna fantazja. Przecież ja bym powiedział akurat odwrotnie niż ty, że tego się wcale nie należy przestraszyć, że tyle czasu to trwa, tylko cieszyć się z tego, ponieważ świadczy to po prostu o tych nieprawdopodobnych wysiłkach człowieka, żeby to było bezpieczne. Zresztą to całe naręcze tych różnych środków przeciwko do zwalczania perzu, do zwalczania grzybów, różnego rodzaju owadów, chwastobójcze, do desykacji, czyli podsuszania roślin. No i jest to po prostu tylko mały fragment tego, co człowiek tworzy w laboratoriach, bo innego wyjścia nie ma. Jest to jedyne, najlepsze wyjście, jakie w tej chwili znamy, przy czym te niebezpieczeństwa nie są już tak wielkie, bo przecież potrafimy już dzisiaj tworzyć takie środki chemiczne, które nie gromadzą się w żywych tkankach. I w gruncie rzeczy powiem ci, że powietrze, no tak, czasy DDT oczywiście minęły, prawda? Powietrze, którym my oddychamy, jest bardziej skażone, aniżeli produkty roślinne, które trafiają na nasze stoły. Taka jest prawda. Twierdzą optymiści, wie, że do tego skażonego powietrza powoli na drodze ewolucyjnej jakoś się jednak dostosowujemy, bo taki już ten organizm ludzki jest. Przy czym, wiesz, tu jest jeszcze inny element gry. To nie tylko o tę chemię idzie, a właściwie o pewien jej podtekst. Ty wiesz doskonale, że my faszerujemy ziemię takimi właśnie środkami, które wytwarza się najczęściej z węglowodorów, z węgla, ropy naftowej i tak dalej. Przecież gdyby naprawdę zastosować się do wszystkich zaleceń współczesnej chemii, to raptem się okazało, że połowę środków tych energetycznych należałoby przeznaczyć na produkcję takich układów. A przecież nam brakuje energii. To jest bardzo proste obliczenie, statystyka. W ciągu ostatnich 40 lat wydajność energetyczna upraw zmalała o 30%. Szalenie dużo. To znaczy, że do każdej tony ziarna w tej chwili dokładasz dużo więcej kilowatów, czy też ergów, czy zależy w jakich jednostkach energetycznych to liczysz, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zaczyna się robić bardzo nieprzyjemnie właśnie pod tym względem energetycznym. I nie wiem, czy... Znaczy, gorzej już być nie może, uważasz? No, otóż może, tak powiedzieć. Otóż może być gorzej i dlatego właśnie ta chemia jest tak potrzebna, ponieważ jest drugie bardzo proste wyliczenie. Zamieszkuje Ziemię 4,7 miliarda ludzi dzisiaj do roku 2015.
prawdopodobnie, gdyby się nic nie zmieniło, liczba ludności podwoi się. Co roku każdy człowiek potrzebuje 1 000 000 kalorii. Skąd to brać? To jest odpowiedź. Wiesz, między innymi to urządzenie. Zbliżamy się powoli do teoretycznych możliwości produkcji rolnej, jakie zostały w ogóle przez naukę określone. Nie wiem, czy ta przyszłość jest naprawdę taka świetlana. Co, mam pryskać? Tak, tak, bo to jest jedyne wyjście. No trudno.